Niżej, bo tam, żeby następne osoby się zmieściły nawet tutaj. Zrób zdjęcie. Panią. Na mury. Można tam zawołać, jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to tam cały czas będzie do dyspozycji pan. Quand vous voyez, c'est l'atelier de broderie et le travail commence par le dessinateur. Tak, jesteśmy tutaj w atelier haftu. Praca się zaczyna najpierw od tego pana, tutaj, który pieczołowicie na tym kawałeczku materiału wyrysowuje określony, później haftowany wzór. Il dessine à main levée, comme vous voyez là. Et le motif représente la vie quotidienne des Malgaches en général. Tak, on to rysuje, pan to rysuje z wyobraźni, nie wykorzystując jakichś tam wzorów. Najczęściej to są typowe motywy tradycyjne życia różnych tradycji madagaskarskich. No, oczywiście też przyrodnicze, bo ich też są i lemury, baobaby. Des fleurs, kwiaty. Et les femmes choisissent elles-mêmes la couleur. Kobiety, natomiast panie tutaj wybierają już same, to już jest pani wyobraźnia, same kolory i barwy włóczki. Jeśli chodzi o sam materiał, który jest wykorzystywany do haftowania, to jest to bawełna. Bawełna pochodząca tutaj stąd z Madagaskaru. Nie pochodzi z Madagaskaru. Ja mam usinę tekstil ici, on tirabé, qui s'appelle Cotona, i c'est la connaissance. Tak, mówiliśmy tutaj państwu o tej wielkiej fabryce Cotona, tam gdzie 4000 osób pracuje, tu właśnie w Antsirabe. Stamtąd pochodzi właśnie ta bawełna, na której nie będzie tego napisu. Trzech najpopularniejszych słów dzisiaj na świecie, Made in China. Fabrykę Chine. La couleur naturelle, c'est écru. Naturalny kolor, taki, écru. Et les autres couleurs, c'était à l'usine même. A oczywiście inne to są już barwione tutaj, z wykorzystaniem naturalnych barwników, ale barwione tutaj na miejscu przez panie. Et le fil, par contre, ça vient de France. C'est le fil DMC. Tak, natomiast DMC, DMC, tutaj panie, które haftują, gdzieś tam się spotykają, to jest najbardziej popularne włóczki, w Polsce są też strasznie popularne, robią się te wzory, takie różne obrazki. Moja mama, wiem, to DMC to się też zamawia u nas to. To jest już maszynowa produkcja tej włóczki, francuska, to jest francuska włóczka, więc tu koloru się nie zmienia, nie się zamawia, sprowadza z Francji. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda, praca. To wycinają potem. Nie, tak zostaje. To jest zostaje. Ale wycinają. Nie, to zarusy. No, zależy od wielkości. Tam tu państwo zobaczą różne wielkości. Obrus, serwetki. No i to jest jedna oczywiście rewers i awers, dwie strony. Coś jak przy hafcie bywa, jedna strona jest tą stroną. Widać te całe rysunki. On appelle ça peinture à l'église. Tak, mówi się, często się to nazywa właśnie rysunkiem malarstwem przy pomocy igły. Et on peut aller voir les produits finis si vous n'avez pas de questions. Jeśli mają państwo jakieś teraz tutaj pytań, to możemy tutaj jeszcze przedstawić produkty już te końcowe. Ale ten artysta. Artysta oczywiście, proszę, tak. To ale on tak lubi, bo tyle kobiet u stóp. Teraz patrz. Czarny ten wszystkie wzór. Wszystkie jego prace. A wszystko, co widzą państwo tutaj dookoła, to są takie no, taśmy stołowe, obrusy. Brakuje mi słowa. Bieżniki. O, bieżniki. Bieżniki. Ja aussi des sets de table, des t-shirts. Są też oczywiście jakieś tam t-shirty, koszulki, malutkie serwetki. Obrusy kuchenne, kapelusiki. I także nawet takie dzieła sztuki w formie jak gdyby obrazów, które można wieszać na ścianie.